Hej kochani, witajcie bardzo serdecznie u Dante. Pewnie zaraz do niego wrócimy, bo Bidok jest chory. Także słuchajcie, zobaczymy, co tutaj się dalej potoczy. A to wiesz, to nic takiego, ja po prostu chciałam mu pomóc. Co prawda mam rzeczy, które dostałam od niego ze sobą. Wszyscy wiemy jakie. Ale może to tylko moje myśli pomogły mi jakoś się zdecydować, bo przecież chciałam mu pomóc. Didi. No, jeszcze nas chyba nie ma. A, już jesteśmy. Dobra. O! Obudziłam się, słysząc jego głos. Jak już wróciłam do hotelu, doktor się pojawił i powiedział, że Dante nic nie jest. Musiałam chyba wtedy zasnąć. I wygląda na to, że spałam przez całkiem długi czas. Było na zewnątrz ciemno. Dante nic ci nie jest? Mondai nai. Karada mo kanari raku ni natta. Czuję się teraz o wiele lepiej. Dobrze to słyszeć. A poza tym spojrzałam na niego i zauważyłam, że trzyma w dłoni przepiękne newsy. No pięknie, gazeta ci wszystko, kochany, powie. O, to była gazeta, którą ja ze sobą przyniosłam. Liliana, co dziewczyno. Ona czasem ma takie przebłyski, ale bardzo rzadko. Nie potrafiłam mu nic na to odpowiedzieć. Widząc, że nie mogę się odezwać, zaczął mówić. Wygląda na to, że tak naprawdę nie mamy już zbyt wiele do powiedzenia tutaj. Usłyszałam od doktora, że nasza reputacja runęła na łeb na szyję. Widziałam, jak bardzo go to przytłacza. Widziałam przecież tyle razy, jak Dante stawał naprzeciwko złemu, żeby pomóc ludziom mieszkającym w tym mieście. I po tym wszystkim to musi go bardzo boleć. Wybacz. Czemu ty mnie przepraszasz? Farzone ma maci ni nezashita soshiki da. Farzone pochodzi z tego miasta. Kosta jiumin kara no ifu to sonkei o ushinaeba. Ciężko jest nam utrzymywać naszą reputację bez respektu i przerażenia budzącego w ludziach. Ale patrząc na to, jacy my jesteśmy teraz, nie jestem zbytnio pewien, czy możemy cię dalej chronić. Dante, wszystko to, czego ja oczekuję, to, żebyś myślał teraz o sobie. Rozumiem, że misją rodziny Falzone jest ochrona i całe inne rzeczy, ale przypominasz sobie, co powiedział ci Nicola? Jeśli naprawdę chciałbyś wypełnić swoją misję, to po prostu się jej pozbądź. Może i ma ona jakąś wartość, ale przecież można ją podmienić, zamienić. To właśnie Nicola powiedział tamtej nocy. Jestem pewien, że Dante pamięta, do czego ja tutaj piję, ale nie odpowiada na to. Chronienie ciebie jest dumą Falzone. Mówię to jako mężczyzna honorowy. Użycie kogoś jako zwykłego narzędzia i przynoszenie temu jeszcze większego bólu, nie byłbym w stanie czegoś takiego dokonać. Większego bólu. Nasza otome, czyli kobieta, jest złączona ze świętym reliktem. Twoja sama egzystencja bardzo wiele tutaj znaczy. Byłaś urodzona tutaj z krzyżykiem na swoim ramieniu. Czy to lubisz, czy nie? Nie chciałbym sprowadzać na ciebie jeszcze gorszego. Ale przecież Farzone byli stworzeni jako ci, którzy mieli nad nim trzymać pieczę, prawda? To, co Nicola powiedział, jest prawdą. Nie da się was zastąpić. I musisz przetrwać dłużej niż ktokolwiek inny.
A to wiązałoby się z tym, żeby farzony muszą odnowić tutaj swoją dumę. Dante, ty zajmowałeś się mną i chroniłeś mnie już przez taki długi czas. I zawsze ja stałam na przodzie. Nawet nie jesteś w stanie zrozumieć, jak szczęśliwą mnie to sprawia. Podzieliłam się z nim moimi szczerymi uczuciami, uśmiechając się. Na samym początku oczywiście byłam przerażona. Nie byłeś osobą, z którą łatwo się rozmawia. I tak naprawdę nie wiedziałam, co się tutaj dzieje. Jeżeli nie chroniłbyś mnie tak, jak to robiłeś, a może i ktoś inny by mnie porwał. Ale tym razem ten, kto narażony jest na niebezpieczeństwo, to Dante i jego rodzina. Chcę, żebyś to o siebie teraz zadbał. Ty wiesz, co to by to oznaczało, prawda? Dante, ty już poświęciłeś zbyt wiele siebie, żeby być bossem w rodzinie. Musiałeś posunąć się do rzeczy okrutnych, żeby ochronić to miasto i relikt. To dlaczego miałbyś nie użyć mnie? Nie możesz mnie komuś zaoferować i jakoś zakończyć tę całą sytuację? Sama siebie chcesz poświęcić? Oczywiście, że nie. Ale jako ktoś, kto był wychowany w Burlone, ja nie chcę, żeby to miasto zostało zrujnowane. Nie mówisz tego poważnie. Nawet jeżeli ja się poddam, grupy, które tutaj zostaną, wciąż będą siebie nawzajem pożerać, aż zostanie tylko jeden. Rozumiem to. To wyślij mnie do kogoś, kto da tobie najlepsze rezultaty. Na przykład możesz mi oddać Visconti, tak jak tego chciał Nicola. Jestem pewna, że Visconti by im pomogli. I wtedy to mnie uderza. Może właśnie to było planem Nicoli, kiedy zdradził Dante. I dopiero teraz to rozumiem. To w ten sposób chciał ochronić swoją rodzinę. Wiesz, Dante, ja kocham Burlone. To nie jest jakieś miejsce idealne, ale to przecież wciąż jest mój dom. Wyglądał na zagubionego. Patrzył się na mnie tymi azurowymi oczami. Falzone opiekowali się tym miastem, nie rzucając się w oczy, prawda? A więc oznacza to, że to miasto nie upadnie, dopóki wy w nim jesteście. Jestem chętna zaoferować cokolwiek dla Farzone i dla ciebie, Dante. Dlaczego? Dlaczego ty tak we mnie wierzysz? Ja nie jestem tym, kim ty myślisz, że ja jestem. Falzone traciło grunt pod nogami, odkąd tak naprawdę mój ojciec zmarł. To moja wina, że Laosiu tak bardzo się rozrośli. Ja nie jestem zbudowany do tego, żeby być bossem. Mój ojciec podjął złą decyzję. Wyznaczył złą osobę. Ale to wcale nie było nic złego. Nicola. Przecież to on jest kolejnym w kolejce, kto mógłby być bossem. On jest bardzo, bardzo blisko, żeby stać się nim. Nicola dodatek ma talent. Ma umiejętności, które pozwoliłyby mu pchnąć tych ludzi. Jak na niego spojrzysz, to byś nie powiedziała. Ale jest brawurowy. I czasem zrobi coś, kompletnie nie interesując się innymi. Ten też zaśmiał się gorzko.
A ja tylko się chowam. Zawsze byłem przerażony. Wzięcie innego życia. Ta cała misja to jest ponad mnie. Ale zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby wypełnić tę misję, jaka została na mnie zarzucona. Jestem do niczego. O, Nando, nie przejmuj się. Masz tylko taki gorszy okres. Ojciec Zande, który był oczywiście wcześniej bossem, zmarł i zostawił tak naprawdę cały ten bajzel na tak młodym mężczyźnie. Odzywał się do mnie, jakby ta prawda pochodziła z jego serca, co jeszcze bardziej sprawiało, że było mi go szkoda. Nie masz racji, Dante. Jesteś mężczyzną, który myśli swoim umysłem, a podejmuje decyzje sercem. I zawsze to wszystko robisz dla innych, nie dla siebie. To nie sprawia, że jesteś tchórzem. To sprawia, że jesteś odważny. Nie ufałam tobie, kiedy pierwszy raz się tutaj pojawiłam. Wiem, że dokładałam ci jeszcze tylko zmartwień. Spojrzałam na jego zaszklone oczy, które przekazywały ból, jaki w sobie nosi. A ty kłamałeś i trzymałeś prawdę tylko dla siebie, żeby mi się nic nie stało. Zrobiłeś to wszystko po to, żeby chronić mnie. I właśnie wtedy dowiedziałam się, że nie jesteś zimną osobą. Dowiedziałam się, że tylko powstrzymujesz swoje uczucia. Że trzymasz i walczysz z okrucieństwem, żeby nikomu innemu nic nie stało. Kiedy to mówiłam, wróciły do mnie wspomnienia, kiedy przyniósł mi róże, żeby mnie przeprosić. Nieważne, jaki będzie powód. Sam fakt, że coś ci się stało, nie da się tego wytłumaczyć. Naprawdę jest mi przykro z tego powodu. Czy zaakceptujesz moje przeprosiny? Nie rozmawiał wtedy ze mną jak boss powinien. Rozmawiał ze mną jako człowiek. I płynęło to z głębi jego serca. Wtedy zdałam sobie sprawę, jak dobry jest. I teraz widzę to, że cały czas taki był. Walczyłeś tak ciężko, żeby chronić innych. Walczyłeś dla nich wszystkich. Dlatego ufam tobie bardziej niż komu innemu, Dante. Nie, nie ma mowy, że cię oddam. Słyszałem, że są również i inni na tym świecie, którzy mogliby ciebie zastąpić. Ale nie chcę, żebyś odeszła, Lili. Dante patrzył mi prosto w oczy. Widziałam, jaki jest roztrzęsiony, ale jego głos przepełniała pewność siebie i siła. To nie ma nic wspólnego z Falzone. To pochodzi ode mnie. Moja misja i moja pozycja się tutaj nie liczą. Nawet jeżeli nie byłabyś kluczową panienką, chcę cię chronić. O, proszę bardzo. I czy teraz może być pocałunek? Ale jeżeli miałbym wypełnić swoją misję, może i bym zdecydował się na poświęcenie ciebie. I może jeżeli byłaby to inna kobieta, już dawno podjąłbym taką decyzję. Ale przecież ja myślałam, że on tylko i wyłącznie mnie chroni, no bo przecież byłam tym kluczem. Czy ja się myliłam cały ten czas? Dante chce mnie chronić. Mnie! Ja naprawdę nie nadaję się na tego bossa. Kiedy nawet nie potrafię uciszyć moich uczuć do ciebie. To nieprawda. Krzyknęłam na niego, a on starał się jakoś zebrać w sobie. Dante był zdziwiony.
Może jesteś bossem, ale... To nie znaczy, że nie możesz mieć emocji. Przecież poza byciem bossem jesteś tylko człowiekiem, tak jak każdy z nas. Mafia no kapo de aru ore ni taishite. No i proszę bardzo, krzyczysz na mnie, reprymendujesz mnie. Meirei o mushishite kattena koto o shita. Nawet nie słuchasz tego, co ci mówię. Sonna koto o suru no wa. Jesteś jedyną osobą, która nie robi tego, co im każe. Poza tym, co mówił, patrzył na mnie już zrelaksowany. To, co rozkazywałem, było absolutne. Wszyscy się tego słuchali, nawet w Falce, a także i w mojej rodzinie. Ale słuchali tego tylko dlatego, że myśleli, że pochodzi to z jakiejś maszyny, która nie ma uczuć. A ty podchodzisz do mnie, zasypujesz mnie swoimi emocjami i jeszcze jesteś taka odważna w tym. Widzisz we mnie człowieka, a nie bossa. I ty jesteś... jedyną osobą, która mi to powiedziała, Lili. O, Nikola tam teraz wkurzony siedzi. Nie, to na pewno nie jest prawda, Dante. Ty po prostu tego nie dostrzegasz. Wszyscy w rodzinie martwią się o ciebie. I zależy im. I to nie dlatego, że jesteś ich bossem. To dlatego, że jesteś sobą. Naprawdę cieszę się, że nie chcesz mnie oddać. Ja nie chcę, żebyś cierpiał, Dante. Nie chcę, żeby rodzina cierpiała. Czy Burlone, czy cała ta misja, która została zarzucona na nich. Ani ty, Dante. Ja wciąż nie jestem pewna, jakie mam w ogóle znaczenie. Nie myślę, że kiedykolwiek zrozumiem do końca. A więc chcę wiedzieć wszystko. I dzięki temu będę w stanie wiedzieć, co mam zrobić dalej. Myślałam, że po prostu mogę się poddać. Ale wiedziałam, że za daleko bym w tym nie zaszła. Ja chcę rozważyć to, co możemy zrobić, ale razem. A więc proszę, powiedz mi, Dante, czego ty chcesz? Jako ty, a nie jako boss. Czego ty chcesz? Dante zatrzymał się, żeby pomyśleć. I z niepewnością zaczął się odzywać. Rodzina Falzone, moja misja, ty, to miasto. Ja chcę je wszystkie ochronić. Każdego, kto się tutaj znajduje. To chyba sprawia, że sięgam po zbyt wiele. Ale te uczucia nigdy się nie zmieniają. Nieważne, czy mówię to jako ja, sam, czy jako boss. Jego odważne słowa sprawiły, że się uśmiechnęłam. Jestem pewna, że mamy jakieś inne opcje i będziemy tak długo się starali, żeby je znaleźć. Dziękuję ci. Jesteś o wiele silniejsza niż myślałem. Nie, ja tak naprawdę jestem słaba, ale... zmuszam się, żeby być silną dla ciebie, Dante. Żeby cię chronić. Ja dla ciebie też chcę być silny. Przepraszam, byłem beznadziejny. I nie chcę, żebyś mnie takiego pamiętała. A ja tam się cieszę, że zobaczyłem to, czego zwykli ludzie nie widzą. Jesteś jedyną osobą, przy której mogę być sobą. Jego delikatny uśmiech sprawił, że moje serce zaczęło bić mocniej. I wtedy olśniło mnie. Chwileczkę. Kiedy wątpiłam w niego, myśląc, że przejmuje się mną tylko dlatego, że jestem tą kluczową panienką. Czy ja unikałam Dante dlatego, że ja go tak naprawdę... Cieszy mnie to, że jesteś ze mną szczera. Twoje przeznaczenie i moja misja przyciągnęła nas do siebie. Ale nawet bez mojej misji,
Chcę cię chronić zawsze i na zawsze. Chcę być obok ciebie. Nie jako boss, ale jako mężczyzna. Tante. O, kocham cię, Lili. Idę to płakać, tyle żeśmy przeszli ze sobą. Tante. Chyba w końcu coś pojęłam. Czy wciąż się zastanawiałeś, dlaczego cię unikałam wtedy? Tak, powiedz mi dlaczego. To dlatego, że przyciągało mnie do ciebie. Myślałam, że byłeś dla mnie tylko miły z powodu swojej misji. I myślenie o tym sprawiało mi ból, a więc dlatego tak dziwnie się zachowywałam. Spojrzałam w jego rozszerzone oczy i wyznałam mu moje prawdziwe uczucia. Też cię kocham, Dante. Na tym mnie przytulił. Przekręcił swoją twarz w moją stronę i wymamrotał delikatnie. Skida. Kocham cię. O, jakie ma fajne rumieńce. Mieliśmy takie same uczucie do siebie nawzajem. Jego oczy powoli się zamknęły. I ja swoje również zamknęłam. No, ale żeśmy się naczekali. O, nasze usta się połączyły. Czułam jego miłość. Moje serce przepełnione było ciepłem, którego nigdy wcześniej nie czułam. Może i możemy stracić wszystko. Ale jego ciepło sprawiało, że na duszy było mi lepiej. I zaczynałam zapominać o wszystkim tym, co mnie dręczyło. Kocham cię, Dante. Moje uczucia lśniły jaśniej niż wcześniej. Jego delikatne usta sprawiały, że przechodziły mnie fale szczęścia. Jestem pewna, że coś będziemy w stanie zrobić. Nie chcę się poddawać. Chcę chronić mojego najdroższego Dante. Nasze serca połączyły się w jedno dzisiejszej nocy. I właśnie z tym moje życzenie będzie przyszłością. Przyszłością, w której nic nie zostanie stracone. O, jak ładnie. Ach. Ale mi milusie się zrobiło. Dobrze, kochani, mamy chapter 8. Kurczę, szybko lecimy przez te chaptery, naprawdę. Oczywiście zobaczymy się w przyszłym odcinku. Ale mi się podobało, ale fajnie. Dobra, moi drodzy, ja dzisiaj wam bardzo dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać, jak wam się podobało. Pa, pa!